Cześć, witam was moje fany. Ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku mam dla was chyba waszą ulubioną serię na tym kanale, czyli LEGOTUBERS BRICKHEADS. Jak już pewnie widzicie po tytule i po miniaturce, mamy dzisiaj Klockozaura, czyli inaczej po prostu Szymona, bo takie jest imię właśnie tego LEGOTUBERA, którego dzisiaj wam przedstawię w formie BRICKHEADSa. Ale mam dla was dzisiaj małą niespodziankę. Mamy dzisiaj dwa, a nie jednego BRICKHEADSa. Już wam prezentuję obydwie figurki. Wyglądają one w taki sposób. Jak widzicie, mamy awatara, którym posługuje się Szymon, oraz samego Szymona. Tak one się prezentują. Może na początku przyjrzyjmy się zwykłemu Szymonowi. A więc przyjrzyjmy się pierwszemu BRICKHEADSowi. Dla łatwiejszej prezentacji wypnę mu tą podstawkę. Jest to po prostu sam twórca kanału Klockozaur, dawniej Legozaur, czyli po prostu Szymon. Starałem się dosyć dobrze odwzorować Szymona, chociaż nie ma on jakichś mega charakterystycznych znaków, tak jak na przykład Maciek miał okulary, czy brodaty Geek miał właśnie swoją długą brodę, no to niestety u Szymona nie ma aż tak dużej ilości znaków rozpoznawczych, chociaż i tak jestem całkiem zadowolony z tego BRICKHEADSa. Może po kolei. Ma on białe buty, czarne, takie oto zwykłe spodenki, klasyczny taki biały t-shircik z krótkim rękawkiem, sama twarz, no to jest taka klasyczna BRICKHEADSowa, ma on oczywiście uszy oraz czarne włosy. Tak jak ma Szymon, zbudowałem tutaj takie lekkie zakola. Ale nie jest to nic dziwnego, bo każdego chłopaka praktycznie to w przyszłości czeka. Z włosów jestem całkiem zadowolony, wyszły one całkiem nieźle moim zdaniem. Możecie napisać swoją opinię o nich w komentarzu. Boki tutaj głowy są zbudowane symetrycznie, a tył jest tak klasycznie BRICKHEADSowo wygładzony. Moim zdaniem wyszło to całkiem nieźle. Z samego BRICKHEADSa jestem całkiem zadowolony, chociaż no wiadomo, Szymon nie ma aż tylu znaków rozpoznawczych co Paweł czy też Maciek z poprzednich odcinków, ale myślę, że i tak wyszło to całkiem nieźle. Wy możecie to oczywiście ocenić w komentarzu, a teraz przejdźmy sobie już do drugiego BRICKHEADSa. Z drugiego BRICKHEADSa powiem wam, że jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Też mu sobie odepnijmy podstawkę i przyjrzyjmy się z bliska. Ma on całe czerwone nóżki i połączone czerwone spodenki oraz czerwony torsik. Tym razem padło na koszulkę, można by powiedzieć, z długim rękawem. Mamy tutaj żółte rączki, a sama główka myślę, że jest całkiem nieźle odwzorowana jak na te żółte główki Lego. Ma on oczywiście oczka, samą BRICKHEADSową twarz, tutaj oraz tutaj ma ucho, a same włoski są właśnie takie brązowe, jak na figurce, jaką posługuje, czy też posługiwał się Szymon na awatarze. Można by bardziej tak to nazwać. Starałem się właśnie jakoś ciekawie odwzorować te włoski i myślę, że całkiem nieźle to wyszło. Tutaj jest taka lekka grzywka, sama góra, boki oraz tył są wygładzone. Tak mi to jakoś pasowało i myślę, że to wyszło dosyć ciekawie. Właśnie przedstawienie takiego awatara, którym posługuje się Szymon. Możecie sobie go jeszcze obejrzeć z wszystkich stron. Oczywiście opinie co do niego są na pewno mile widziane. Moim zdaniem wyszło to całkiem ciekawie, że w tym odcinku mamy właśnie dwa zamiast jednego BRICKHEADSa. Bo jednak Szymon nie ma jakichś mega znaków charakterystycznych, tak jak w przypadku poprzednich osób, które odwzorowywałem, a awatar moim zdaniem wyszedł całkiem ciekawie. Jest to na pewno coś innego i myślę, że te BRICKHEADSy mi wyszły całkiem nieźle. Myślę, że to w sumie na tyle, co mogę o nich powiedzieć, więc przejdźmy sobie do jakiegoś krótkiego podsumowania. A więc podsumowując mój trzeci odcinek z serii LEGOTUBERS BRICKHEADS, tym razem skusiłem się na budowę dwóch BRICKHEADSów, czyli samego Szymona oraz jego awatara. Moim zdaniem BRICKHEADSy wyszły całkiem nieźle. Oczywiście zachęcam was, żebyście napisali swoją opinię o nich w komentarzu, a jeżeli odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nie zapomnijcie też na dole w komentarzach napisać, kogo byście chcieli
następnego w tej serii, bo to pewnie już w październiku, bo ta seria się tak mniej więcej co miesiąc pojawia. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!